Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm the one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah, people tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the ninth, I close innings. Always in my mind, don't know quitting. I'ma be the one that blows up in it. You gon' be the one that shows up missing. I'ma be the one that knows my mission. You gon' be the one with no ambition. I'ma make you take it, take it, take it all back. You ain't never gonna get me, man, I'm too fast. Call me the juice, that 40-odd cash. Always look for it, no, never look back. I just spit the truth, better listen to my facts. Get me up in the booth and I put them on a vest. When I spit the truth, they all listen to the facts. Got nothing to lose, so I put up in the bed. That's what I do, hard work always lasts. And the pain's not an act, though it hurts real bad. But you have to attack what you want to attract. Or you're gonna look back and regret what you lack. Everybody knows that's the fact, yeah. I just want my words to impact, yeah. I just want my words to all last, yeah. Not sorry if I put you on blast. They know just what they see on the outside. They don't know just what I'm like on the inside. If you knew what I could do, you'd watch your backside. If you knew what I could do, you'd stay in at night. I'm the type of dude you don't wanna fuck with. I'm the type of dude enough is enough, bitch. I'm the type of dude who never gets complacent. I'm the type of dude who knows he's gonna make it, I'll make it. Nie no, Łukasz, powiedz, że tam wszystko w porządku, bo kibice się niepokoją. Ja najgorszy. Trzeba mieć trochę dystansu do siebie. Ludzie więcej uśmiechu. Coś nie tak nie jest, nie? Nie no, widać, że wszystko okej z nim raczej. Jestem zdrowy. Ktoś mi się martwił. Zdjęcia na Insta wybrane? To nie moje kolegów. Kelnera najlepsze. Łukasz, jak się drugi Łukasz spisał w roli fotografa? Można zastąpić w razie, ale na boisku chyba lepiej będzie niż za aparatem. Przebieram na Marysię. Dlaczego? Ale to jeszcze nie jest Max. To jeszcze nie jest Max, ale Marek byłby dumny na pewno. Bo to jest pochwała tutaj poszła dosyć mocna. Tak, tak. Naszedł ten Markiem. I tak zostało, tak lata rośnie dobrze cały czas siła. Jest okres, żeby to wygrał i pogradamy cały czas. Ale nie wiem, czy widzisz podobieństwo do Bartka Drągowskiego już powoli, z tą brodą. Niedługo będzie rozwiązane. Ty nie myślałeś? Ja nie robię. Otóż, bo koledzy zauważyli, że do Bartka Drągowskiego się podobno upodabiał. Do Bartka Drągowskiego. Nie, ja aż tak drastycznie brody nie zapuszczę. Ale nie wiem, czy widziałeś to zdjęcie na łączy na spiłkę, jak ta broda się zmieniała. To tobie ty ile jeszcze potrzebujesz? Oj, tak szybko nie robi. A na spokojnie, do wiosny, a później przyjdzie ciepło, słoneczko, będzie trzeba zwolić, żeby się zupalić sobie, nie? Siłownia, życie dalej, ale to o to chodzi, żeby właśnie w tym okresie przybrać trochę siły, żeby potem w lidze można było się przepychać. Kogo byś wyróżnił najbardziej? No jest kilku koni, można powiedzieć. Nowy, Emanuel, Oski. Skawowy? Nie, myślę, że akurat ta grupa nasza pierwsza to taka grupa, która dużo dźwiga i dużo może zrobić na siłowni. Tutaj raczej wszyscy się spisali. To jest na trenera Rogali, weź po na trenera Rogali. Kadra dziennikarzy chyba jakiś. O, jesteś! O, też też jesteś! Tutaj, ale tu to jest klasa. Tego, z KKS była. A czemu są moje fotele, proszę? Hej! Ja cię! Ale dyryguje ta obrona. Jedno mam do prądu podłączyć. Tak, dobra. Te są z obecnego klubu. Dobrze wszystkim znanego. KKS są takie, są mecze ligowe, ale ten jest z Pucharu Polski z Krakowią. A ten to kompletnie nie mam pojęcia, ciężko mi powiedzieć. Ten jest z meczu z Leicester w Anglii U23. Plus mogło zagrać kilku
starszych zawodników. W tym ja miałem chyba 25 lat tutaj. I to jest z przygotowania prezentacji w 2016 roku do Euro. Mieliśmy okazję z Jakubem i Szukiem potrenować z pierwszą reprezentacją przez tydzień. Doszło do tego, że znalazłeś się w kadrze, bo jakby ze występu oficjalnego nie masz, natomiast byłeś na treningach, miałeś okazję między innymi z Arkiem Milikiem trenować. Tak, przypadkiem. Nie no, tak naprawdę to trenerzy potrzebowali gdzieś tam do treningów bramkarzy, a wtedy był też taki okres dla tych zawodników, którzy trochę mniej w klubach trenowali albo grali i oni nadrabiali zaległości, a bramkarze wtedy, że jako że mamy dobrych bramkarzy, to przez cały sezon grali i mieli troszeczkę mniej, więcej odpoczynku, a mniej pracy w tym okresie. No i my byliśmy jako pomoc do treningu. Bluza na pamiątkę została z reprezentacji? Nie. Bluza nie została, ale fajna przygoda. No, I'm in contention, cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension and my passion, my profession. I'm attacking my obsession, taking action and progressing. I go hard on the end. That's what makes them scary. My plans carefully then execute. Bravo. See, but that's why I'm effective. Bravo. Nie obliczyłeś, nie obserwowałeś i dostałeś za plecy, nie? I dwie takie same ramki, wiesz, za plecy. Dziękuję. Ja ciągle z wnioski, nie? Szykarnie. Nie rób tego. Kurwa, tak się nie rób rękami. Wygrywa drużyna numer 4. 4 mecze wygrane. Chyba to jest tylko potwierdzenie. To jest Bielikowski, Kuba Piątek, Dzięgiel, Stepel. Brawo, panowie. Mamy to. Sebel, ty lepiej powiedz, co się z twoim wąsem stało. Odbyłem się. Wiesz, jakiś po prostu czas przyszedł, że stwierdziłem, że już mi to tam w jakiś sposób przeszkadza i tyle, nie? I zgoliłem. Tak była akcja Movember, to miałeś, tak? Nie, ubiegłym roku. Wtedy miałem cały zarys, nie? No patrz, o jest, już, musisz dożyć, pa. Jest, tutaj nagrywajmy, proszę, tu nagrywajmy, to jest główny akcent całego widowiska.